patrzcie, Syberię mamy w Krakowie. Pytaliście, czy jeździmy rowerami w zimę, no to macie odpowiedź. Znaczy, na takim śniegu jeszcze nie jeździłem i tym rowerem też nie. No, ale zobaczymy, co z tego wyjdzie, bo to już czuję, że pozbędę się na pewno lusterka, uchwytu, wszystkiego z kokpitu się pozbędę. O, właśnie. A sobie kask w ogóle wziąłem. Nie sędziera w ogóle, czy zobaczymy jeszcze jakiegoś innego kuriera na rowerze. Byłem wcześniej w mieście i nie widziałem żadnego. Ale ludzie jeżdżą. A zaraz sobie wezmę jakieś godziny na biało. Nie, no jest... No jest ślisko. Najgorsze jest to, że ten rower będzie tak pi***lony potem, że ja nie wiem, jakie to wyczyszczenie. Więc zaraz wezmę jakieś godziny na biało i spróbujemy coś tam rozwieźć. Niby zamówień powinno być więcej, powinno zarobić się dać też więcej. No, ale z drugiej strony jeździ się wolniej, więc nie wiem, jak to wyjdzie. Więc wyjdzie raczej na to samo. No i mamy pierwsze. Dobra. O! Zostawiajcie, czy się przywrócę. Albo ile razy. A i macie teraz pewnie troszeczkę szersze pole widzenia, bo jest nowe GoPro. Więc mam nadzieję, że jest ok. Hamowanie przy silnikiem by się przydało, by na pewno ułatwiło to sprawę w ogóle. I cyk, po śniegu. Numer? 639, Glovo. Nie ma napoju żadnych. Dobra, dzięki. Kurwa, każdy auta mi jeździ jak debil rowerem. O, ale trasa. No to nieźle. Tyle wam powiem. Dzisiaj nie będziemy się skupiać na zarobkach, tylko na tym, żeby się nie wypierdolić. No, o, tu jest w miarę fajnie. No naprawdę, ten syf będzie straszny, kurde. Kurwa, kurwa, aha, bo to nieodśnieżone, kurwa. Ja się zastanawiam, gdzie mi ścieżka rowerowa zaginęła. Najważniejsze jest to, żeby używać jak najmniej przedniego hamulca. No warunki nie są najgorsze. Znaczy tam, gdzie jest odśnieżone oczywiście. No i dupa. Za daleko pojechałem? Pewnie kurwa tak. Najgorsze jest to, że teraz nie ma jak zjeżdżać na te chodniki, bo... A, i znowu pokazuje mi, że ja stoję przy punkcie odbioru. Jeszcze z takiej górki. Fajnie, fajnie. Jeszcze szlaban mi postawcie. Elegancko. O, bałwanik. I malutki. Dobra. Widzicie, jak wyglądam, jak debil? No jeszcze czapkę mam pod spodem. Dobry. Proszę bardzo. Dzięki wielkie. Dzięki, do widzenia. Dobra, to skoro nic nie wpada, to ja będę czekał, a was zapraszam na krótką reportę. Święta idą. Black Week już za nami, Czarny Piątek też, ale jako, że zbliżają się właśnie święta, Boże Narodzenie, więc będą następne wszelkiego rodzaju wyprzedaże i zacznie się cały szał zakupowy, co kupić na prezent, Jezu, ile ja pieniędzy wydam i tak dalej. Tutaj mam dla was świetne rozwiązanie tego problemu, bo z pomocą przychodzi Letyshops,
który jest serwisem cashback i zwraca Wam część wydanych pieniędzy. Więc nie dość, że korzystacie z dużych, fajnych zniżek, to część pieniędzy możecie odebrać z powrotem. Na Letyshops macie bardzo szeroki wybór sklepów. Macie Sinsay, macie AliExpress, macie Allegro, macie Media Expert, MediaMarkt, dosłownie wszystko, czego potrzebujecie. I na niektórych sklepach są naprawdę wysokie te cashbacki. Na przykład na AliExpress mamy cashback do minus 15%. A AliExpress jest akurat świetnym sklepem właśnie, by wybrać komuś prezent na święta. Wystarczy, że się zarejestrujecie na Letyshops. Możecie skorzystać z komputera, z aplikacji mobilnej, bądź wtyczki do przeglądarki. Wystarczy, że przejdziecie po prostu przez wtyczkę, właśnie, bądź stronę do jakiegoś sklepu i cashback macie aktywowany. Myślę, że jak macie w domu taką osobę jak ja, która na przykład reperuje swój własny rower i tak dalej i sam go naprawia, to myślę, że dobrym prezentem będzie na przykład zestaw narzędzi. No i kupując taki prezencik, właśnie zestaw narzędzi, możecie zaoszczędzić i dostaniecie częściowy zwrot właśnie z takiego zakupu. Taki cashback, który dostaliście, możecie sobie wypłacić na konto bankowe, na PayPal, bądź jeżeli nie chcecie po prostu z tego skorzystać, to możecie przekazać to na zbiórkę na pomoc dla Ukrainy. Tyle, proste jak drut. Więc już teraz zarejestrujcie się, korzystając z kodu QR wyświetlającego się na ekranu, bądź z linku w opisie. A teraz wracamy do filmu. Wiatr zaczyna, wreza się zimno zrobi chyba. Chłopco puch ma doczepiony tam w samochodzie do odśnieżania. Aha, dobra, bo jestem debilem, bo ja patrzyłem sobie na punkt dostawy zamiast na odbiór. Dobry jestem, bo dałem dupy teraz. Bo pojechałem sobie dookoła po prostu teraz. To jest właśnie najgorsze, koła uciekają. Kurwa, jeszcze jakiś szlaban. O nie, takie gówno jest najgorsze. Pamiętam, jak w ogóle mieszkałem gdzie indziej i poprzedni rower, to ja w mieszkaniu trzymałem. To teraz sobie pomyślę, co musiało się dziać po wprowadzeniu go do mieszkania. Bo tego się wytrzepać nie da sobie. No. Kurwa, jakie gówno. No daj jeszcze mnie tu rozbić, gościu. Nie no, to jest walka o życie. Ramen, ramen, ramen. Gdzie tu jest ramen? Gdzieś był. Hej. Hej. 711. 711, 47. A dzięki, na razie. Plecak już mam tak ujebany, że to jest szok. Tutaj mam teraz ramenik. Po schodach nie zjadę, więc muszę naokoło dymać. No tak szczerze mówiąc, to nie jest jakoś tragicznie źle. Myślę, że gorzej by było, gdyby napadało świeżego śniegu i byłoby mega ślisko po prostu. A tak to jeszcze w miarę. Pan jest na śniegu. O kurczę, no blisko było. Tutaj jest lód. Śmiesznie. Trochę strasznie, o kurwa, ale lód. Że ta zupa przeżyła. Nie działa. Dobry, proszę bardzo. Dzięki, do widzenia. Mamy następne. No i mamy alkohol. Okay. W ogóle sorry za to piszczenie hamulca, ale no nic nie zrobię z tym w ogóle.
jeszcze ciemno robi w ogóle. Ja może bym sobie światło włączył. No dobra, więc jedziemy po trzecie zamówienie. Mówię, mam wrażenie, że strasznie mozolnie to idzie w ogóle. Dobra, na miejscu jesteśmy. Chcesz 98. A, blisko było. Mhm, dzięki. No i dostała w sumie tutaj na drugą stronę gdzieś. Aha, kurwa, znowu ten paragon. Super. Cały w śniegu, nieźle. Dzień dobry. Proszę bardzo. Co to jest? Co? Co to jest? Wino. O, okej. Okay. Dziękuję, dziękuję. Wszystko okej? Dobra. Dziękuję, dziękuję. To było ciekawe. Wyglądało, jakby facet miał przejebane. Kurde, dopiero 37 złotych. I następny krótki kurs. Ale ładnie to wygląda, nie? Elegancko, kurde. Ja sobie wjechałem, się zagapiłem, kurde. Mówię, tutaj bateria mi szybko zejdzie, bo ja cały czas sobie pomagam manetką, żeby ruszyć. Bo tak ogólnie to byłoby ciężko. Dzień dobry. Dobry. Tak, 545. Jasne. Proszę bardzo, dzięki. Kiepsko to wygląda. Ja to w sumie tak trochę na ślepo, bo no miałem jak sprawdzić, gdzie to mniej więcej jest, no. A nie chcę się zatrzymywać po prostu też. I znowu nie mam jak podjechać pod ten budynek cholerny, kurde. Znowu jest tu wszystko zastawione. O. Dobry, proszę bardzo. Dzięki, do widzenia. Ale uwalona od spodu. Fajne, mamy takie zamówienie za dwie dychy na 7,5 km. Kurde. O, czekaj, kurwa, dzik, sosnie. Ale bo tak, w ogóle, tak jak mówiłem wcześniej, nie widzę w ogóle rowerowych kurierów żadnych. Więc mam wrażenie, że jeżdżę sam. Ale wieje, ja pierdzielę. No ale teraz to zamówieniem to fit, naprawdę. Ciekawe, czemu mnie tak wystrzeliło. Właśnie ciekawe, czy na Macu będą jacyś kurierzy. Nie ma. Nie ma rowerowych. W sumie nikogo nie ma. Dziwne. O, pokazuje minus 5 teraz, ciekawe. Jak ta woda zacznie zamarzać, to będzie ciekawie. Ja.
38. Dobra, mamy to zamówienie, napój jest w środku. I mamy mega daleką trasę, więc fajnie by było, żeby mi się to nie wylało. Wynik mamy naprawdę mega słaby w ogóle, no ale to potem podsumuję. Nie, no nie osuj, żeby to się nie wylało. To na bank będzie wylane. O kurde, się robi zimno trochę. Znaczy... czuję, jak mi po twarzy wieje po prostu. Mróz. Znaczy, jeżeli faktycznie jest mróz, to będzie mega szklanka, ale tylko na tych nieruchliwych ulicach. Prawdopodobnie. No lepiej, żeby tak nie było. No ja widzę, że ktoś tam jedzie rowerem z przodu, więc chyba przyjezdne. Dzięki. Dobry, tutaj tak, jedzenie. Tak. I tutaj napój, to jest wszystko. Świetnie, dziękuję bardzo. Dzięki, do jedzenia. Co to za zamówienie, kurde. Ale jaja. 8-7 km. Szacun w takich warunkach jest zdrowe, że? Nie jest najgorzej jeszcze. No gdzie zimowe? Ale nie, bo w Pyszne na przykład... Tak, no ale nie, no na przykład kurierzy w Pysznej jeżdżą normalnie na oponach z kolcami, nie? Tam kiedyś, no, kiedyś tak było. A w sumie teraz jak jest, to nie wiem. No nic, ja jadę dalej i miłego dnia życzę. Dziękuję. Dobra, jedziemy widzowie, bo kurde... Naprawdę, coś się dzieje tutaj dziwnego z tymi zamówieniami. Kurde, kurs za 27 zł, jeszcze podwójny taki. Kurde, no prawie tyle kilometrów do przejechania. Jak ja tam w ogóle pojechać na ten Kazimierz, kurde, tędy. Sroga wycieczka będzie. Amortyzator działa w ogóle jeszcze trochę, czy nie działa, kurde. Coś tam się uginę. Kugla, to moje hamulce? To jest za głośno. No nie pierdol. Że nie przyjadę tędy, kurwa, co? Zresztą żadnego znaku nie było. I tak to właśnie wygląda, człowiek nie jeździ parę dni i potem się takie niespodzianki dzieją. O kurwa, Jezus, kurwa, ja pierdolę. No i się znalazł kubiew jakiś. No kurde. Pa, wyprzedził mnie. Jakim cudem. A kurwa, po czym ja jadę w ogóle? No ja nie wiem, czy ja chcę tu hamować, bo to jest drewno, kurde, mokre. Pewnie z lodem jeszcze. Nie, dobra, jest przyczepność. Ja mam dwa zamówienia, 456 i 269. Podpisane? Tak, dobra. Dobra, mamy widzowie te zamówienia. I one nie są w ogóle jakieś małe. Kurde, trochę ciężkie, ale jedziemy. Naprawdę, słabiutki wynik będzie. Wszystko mi to tak mozolnie idzie, powoli w ogóle.
O kurde, ciężko, ciężko. Siema. A, dziękuję. Glowo? Hello. Okej, here we go. Jedziemy z ostatnim, kurde. Jak ja to kurwa wyczyszczę? Tu jest tyle śniegu na tym. Albo wziąć gorącą wodę. Gorącą wodą to kurwa potraktować. Widzicie widzowie, udało się bez gleby, bez rozjebania sobie czegokolwiek. Chociaż jak to mówią, nie mów hop, nie? To już tak jadę środkiem, ale po prawej w ogóle właśnie jest takie gówno, które może spowodować, że się przewrócę. O, ho, 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 ho. Gdzie, którędy to? Którędy to? Ja tu kurwa mać. Dzień dobry. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję, do widzenia. W sumie nie taki zły jednak ten wynik chyba. No, możecie sobie zobaczyć widzowie, co tu się dzieje. Teraz niestety, ale muszę iść to wszystko jakimś cudem ogarnąć. Tu, wszędzie, kurde. No ale no, czego ja się spodziewałem, nie? No, generalnie wynik jest 95 zł w 2,5 godziny, więc nie ma tragedii. Dzięki, że żeście obejrzeli i do następnego.